Dzisiaj czas na poradnik do DIMETTO, o który często mnie prosiliście. Nauczymy się bardzo ciekawego i myślę, że dosyć popularnego triku w stylu SD. W ostatnim czasie jest duża moda na to zagranie, no ale co tu dużo mówić. Jest to efektywny i bardzo satysfakcjonujący trik, z którym możemy połączyć wiele innych zagrań. Cześć, ja jestem Brzezik, to jest kanał Just Freestyle i zapraszam Was na poradnik do DIMETTO. W tym poradniku pokażę Wam dwa typy dimetto, klasyczny oraz tak zwany reverse dimetto, czyli wykonanie triku w drugą stronę. Zaczniemy oczywiście od tego klasycznego. Zanim zaczniemy z nauką, powinieneś mieć dobrze opanowane podstawowe kapki oraz zagrania na siedząco. Jest to bardzo ważna podstawa, jeśli chodzi o właściwe podejście do tego triku, bo jak widzisz, przed i po triku w celu opanowania go wykonuje się kapki. Sprawdź mój poradnik na kanale do podstaw stylu sit down, link znajdziesz w opisie filmu. Przejdźmy teraz do nauki klasycznego dimetto. Na początek prawidłowa pozycja. Jeśli robisz trik prawą nogą, oprzyj swój ciężar ciała na prawej ręce i lewej nodze. Jeśli nie masz dobrze rozbudowanych mięśni głębokich i stabilności, sama ta pozycja może być dla Ciebie trudna na początek. Dobrze by było, gdybyś zainteresował się podstawowymi ćwiczeniami na mięśnie głębokie. Na przykład pozycja planka powinna być dla Ciebie bezproblemowa. I jak widzisz, w takiej pozycji będziesz wykonywać dimetto. Musisz podnieść swoje biodra tak wysoko, byś bez problemu zmieścił pod lewą nogę piłkę. Jeśli chodzi o to, jak porusza się noga, to ja robię to w taki sposób, że w momencie złapania piłki mam wysuniętą nogę, momentami wyprostowaną, i kiedy przyciągam piłkę pod siebie, uginam nogę w kolanie. Piłkę łapiemy dokładnie na tej części buta. Musi piłka leżeć na wewnętrznej części stopy, podobnie jak przy kliperze, na środku stopy. Nie może piłka Ci spadać na staw skokowy ani na palce. Dobrym ćwiczeniem będzie próbowanie utrzymania piłki na stopie w pozycji do dimetto. Postaraj się stać stabilnie, panuj nad ciałem i tak jak mówiłem, jeśli to jest dla Ciebie problem, musisz popracować nad swoimi mięśniami stabilizującymi ciało. Następnym levelem będzie złapanie piłki na stopę w takiej pozycji po kapkach. Złap piłkę, płynnie opadając stopą za piłką. To jest na razie etap zapoznawania się z pierwszą fazą triku, ale musisz pamiętać, że dimetto nie polega na długim utrzymywaniu piłki na stopie, czyli nie będziesz robić tego w następnych etapach nauki. Dobrze zrobione dimetto jest na jedno i płynne tempo bez zatrzymywania się. Zatem w następnym etapie nauki postaraj się coraz bardziej zbliżać się do tego ruchu. Z każdym etapem staraj się coraz krócej trzymać nogę z piłką w bezruchu. Trzeba znaleźć na niego swój sposób, musisz obrać sobie, pod jakim kątem ustawisz prawą nogę do piłki, jak podpierasz się lewą nogą, jak wysoko się podnosisz, w jakim tempie wykonujesz przełożenie pod nogą. No jest tu dużo ważnych czynników i jest bardzo dużo sposobów wykonania tej ewolucji. Znajdź więc swój sposób. Jak? Po prostu trenuj. Sprawdzaj i próbuj w kółko. A jeśli wolisz, można zrobić dimetto opierając się na obu rękach. Dla mnie jest to mniej wygodna wersja, ale na przykład dla Roberta Guzika wręcz przeciwnie. Zobaczcie, jak on to robi. Tobie nie za dobrze te dimetto idą? Teraz czas na reverse dimetto, który dla mnie osobiście jest trudniejszy. Jest to ten sam trik co poprzedni, tylko jest jakby puszczony od tyłu. Jak wygląda pozycja do wersji w reverse? Tym razem oprzyj się na obu rękach, podnieś pupę do góry, nogę podporową daj lekko na bok i obniż swoje kolano. Wszystko po to, byś miał wystarczająco miejsca na zmieszczenie piłki i nogi pod kolanem. W momencie, gdy będziesz podnosił biodra do góry, w tym samym czasie włóż prawą nogę pod lewą i maksymalnie wyciągnij ją na bok. No i podobnie jak poprzednio, naucz się stabilności w tej pozycji, to jest bardzo ważne. Tutaj również staraj się złapać piłkę na wewnętrzną część buta. Na ułamek sekundy poczekaj i przeciągnij piłkę pod nogę. Pamiętaj, by nogę podporową dać nieco na bok, to daje Ci odpowiednio dużo miejsca na to, by złapać piłkę. I wszystko to robisz na wyciągniętych palcach u stóp z biodrami w górze. Staraj się złapać piłkę na stopę płynnie i tak, by się nie odbijała od stopy. I pamiętaj, to jest płynny i jednostajny ruch. Pamiętaj również, by Twoja stopa nie leżała na ziemi. Musisz tutaj cały się podnieść, dlatego tak ważne są tutaj silne i stabilne mięśnie głębokie. Masz tutaj mało miejsca, jesteś w niewygodnej pozycji i musisz do tego panować nad piłką. Pamiętaj również, byś nie szarpał tym ruchem. Rób go spokojnie, bo jak zrobisz zbyt mocny ruch, piłka spadnie Ci ze stopy i nici z Twojego reverse dimetto, no nici. Możesz również zrobić to w takiej wersji jak przy klasycznym dimetto, czyli opierając się na jednej ręce. To już wybierz sposób, jaki Ci wygodny. Tak jak mówiłem, musisz pamiętać, że dimetto to płynny, jednostajny ruch. Będę to w kółko powtarzać. Nie rób tego w taki sposób, czyli takie przyciskanie na siłę, no nie wiadomo co to jest. Jest to ani poprawne, ani efektowne. Od czegoś takiego uciekajcie. Skoro już mówimy o tym błędnym wykonaniu, pokażę Wam kilka przypadków dimetto zrobionego w zły sposób. Często może się zdarzyć taka sytuacja jak ta, czyli zahaczenie się piłki o drugą nogę. Wynika to z tego, że masz za mało miejsca pod nogą, czyli za nisko podniesiesz swoje biodra, albo źle poprowadzisz ruch nogą, na której masz piłkę. To jest do wytrenowania, musisz sprawdzać, ile zostawiasz miejsca pod nogą i w jaki sposób wykonujesz trik. Przy reverse dimetto, jeśli nie trafisz piłką na środek swojej stopy, może ona Ci z niej wylecieć i próby tego triku będą wyglądać tak. No i tak jak wcześniej mówiłem, jeszcze raz powiem, nie zatrzymuj ruchu. Nie może być tak, że będziesz wyczuwał odpowiedni moment, by w końcu wyrzucić piłkę. Musisz zrobić wszystko na jedno tempo. A teraz przyjrzyj się, jak wygląda dimetto oraz reverse dimetto w zwolnionym tempie. Przyjrzyj się dokładnie, jak wygląda ostatnia kapka przed trikiem, jak zachowuje się noga podporowa, jak podnoszę biodra, jak łapię piłkę na stopę i jak wygląda cały ruch nogą przy tym triku. Jak widzisz, jest to dosyć trudny i złożony trik. Może on zająć trochę więcej treningów niż zwykle. Ważne są opanowane podstawy, tak jak już mówiłem na początku poradnika, rozwinięte mięśnie stabilizujące i odpowiednia gibkość. Na koniec pokażę Wam kilka fajnych połączeń z wykorzystaniem dimetto. Możesz zrobić dimetto do takiego reverse crossa. Reverse dimetto w formie przejścia do SD to jest naprawdę coś świetnego i spektakularnego. Reverse dimetto do solstala w tej podwyższonej pozycji. O, tutaj to już decydują detale. Możesz również z tej pozycji zrobić dimetto. Oraz jak to z każdym trikiem, zrób go na ilość. W przypadku dzisiejszego triku może to być już wyższa szkoła jazdy. Dimetto na ilość to bardzo efektowna i bardzo trudna rzecz. No ale polecam to trenować. No i to by było na tyle. Dajcie znać, czy poradnik był pomocny. Zapraszam do naszej grupki facebookowej, gdzie dzielimy się naszą pasją, pokazujemy wspólne nasze triki. Możesz wysłać swoje filmiki, jak grasz. Odpowiadam tam na pytania. Sprawdź nasz sklepik internetowy z koszulkami Just Freestyle, jeśli chcesz reprezentować i wspierać nasz team. Dzisiaj uczył Was Brzezik. Bierzcie piłkę, usiądźcie nawet w Waszym pokoju właśnie teraz i trenujcie dimetto. Pamiętajcie, po prostu trenujcie.